dzisiaj w programie goszczę Wojtka Włocha. Witaj. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Małgosiu. Miło Cię widzieć. Obroniłeś kilka dni temu doktorat. Jak się czujesz? No, czuję się jak świeżo upieczony doktor. Jestem bardzo szczęśliwy, podekscytowany tym, co nadejdzie, bo to wszystko jeszcze jest dosyć na tyle świeże, że jeszcze nie wiem, co się wydarzy potem, prawda? Na razie pracuję, robię to, co robiłem do tej pory. Pracuję na tej samej uczelni, na której pracowałem. Nie okazało się nagle, że mam 100 tysięcy propozycji różnych nowych prac i tak dalej. Ale skończyłem pewien bardzo istotny etap. Może przyjdą, oczywiście. Natomiast skończyłem pewien bardzo interesujący etap i proces dochodzenia do kolejnego tytułu naukowego. I teraz mam już 3 i każdy z innego kraju i w ogóle tak czuję się z tym fajnie, ciepło, ale też i trochę dziwnie. Nie przedstawiłam Cię doktor Wojciech Włoch, ponieważ ten doktorat musi się tak jakby jeszcze ukonstytuować. Dokładnie. Tak? Mhm. Na czym to polega? W momencie, gdy broniłem doktorat, wtedy po raz pierwszy spotkałem się z 2 pozostałych członków mojej komisji doktoranckiej. Po raz pierwszy. Komisje doktoranckie składają się zwykle z 3 lub 4 osób. Jedną z nich jest promotor, z którym non-stop się pracuje, wymienia się uwagi i tak dalej, nanosi poprawki, etc. I dopiero w momencie, kiedy promotor uzna, że praca jest gotowa do obrony, to wtedy przesyła ją do komisji. I dopiero komisja mówi, ok, obronimy tą pracę, ale po obronie, znaczy my też jesteśmy gotowi do tego, żeby wysłuchać obrony. Mhm. Natomiast dopiero po zakończeniu tej obrony pozostali członkowie komisji zgłaszają sugestie co do tego, że można by tutaj troszkę coś podciągnąć, tutaj troszkę coś poprawić, tutaj trochę coś pozmienić i tak dalej. Teraz w momencie, kiedy kończy się formalna obrona, czyli ten dzień, kiedy się stawiam przed komisją i tłumaczę i wyjaśniam, na czym polega mój doktorat, dlaczego taki, a nie inny temat, jaka metodologia, dlaczego nie inna, etc., etc. I oni uznają, że rzeczywiście tak, to jest dobry doktorat, to może być, my możemy to zaliczyć, gratulujemy panu, będzie pan doktor. To wtedy ja już jakby w oczach tej komisji i mojego promotora jestem doktorem. I oni mogą tylko mi zasugerować lub zaproponować, że ich zdaniem jeszcze tu, jeszcze tam, można byłoby coś tam podczyścić, poszlifować. I albo to zrobię, albo nie. Natomiast w momencie dopiero, kiedy uznawszy te poprawki i je na nie usłyszy, albo nie, odeślę swoją pracę, powiedzieć, to jest moja finalna praca. Czyli między usłyszeniem, między końcem procesu obrony doktoratu, a moim wysłaniem poprawek, w tej chwili jesteśmy. Tak, czyli to jest taki okres przejściowy. Tak. A co w ogóle generalnie doktorat zmienia w życiu naukowców? Otwiera drzwi, otwiera perspektywy, daje możliwości awansu. Jak to jest postrzegane w świecie naukowym? W świecie naukowym postrzegane jest to w ten sposób, że po pierwsze, w momencie jak doktorat zostanie obroniony, to promotor zgłasza swojego doktoranta do członkostwa w różnych organizacjach, które zajmują się profesjonalnie daną dziedziną badawczą, którą eksplorowaliśmy przez ileś tam lat w drodze ku doktoratowi, ku obronie. No i dopiero potem doktorat się albo przekuwa w jedną dużą pracę pod tytułem książkę, albo się go rozbija na kilka części i publikuje się go po zgłoszeniu członkostwa w organizacjach. Na forach tych organizacji robi się prezentacje podczas ich dorocznych czy co półrocznych zjazdów, spotkań, etc. Więc teraz troszkę będę jeździł pewnie no i po Ameryce i próbował prezentować wyniki swoich badań na forum. Ludzi, którzy będą na tych konferencjach właśnie dlatego, że eksplorowane są prace i badani są i prezentowane są najnowsze wyniki badań z danej dziedziny. I doktorat oczywiście jest jednym z tych. Tak. To bardzo ciekawe. Doktorat w Ameryce to jest tytuł bardzo prestiżowy. Mam nawet wrażenie, że znacznie bardziej prestiżowy niż w Polsce. Może się mylę. Jeżeli tak, to ewentualnie możesz mnie poprawić. Ale generalnie mam wrażenie, że tutaj jest to coś, na co nie tak wiele osób się zdobywa i nie jest to też rzecz bardzo łatwa do zdobycia. No tak, to przyznam szczerze, że ten doktorat zjadł mi trochę czasu, energii, nie powiem, bo też i pieniędzy, i emocji, i wielu innych rzeczy. Natomiast, no rzeczywiście, przyznam szczerze, że
bo tak zapytałaś o doktorat w Polsce versus doktorat w Stanach. Doktorat w Polsce jest jednym z etapów, bo później jest jeszcze habilitacja, jest profesura, czyli ten europejski system i ten system niemiecki, w którym jest Polska, zakłada, że doktorat jest kolejnym etapem i niekoniecznie jest finalnym i ostatnim, aczkolwiek otwiera drogę do kolejnych. Natomiast tutaj jest tak, że po zdobyciu tytułu doktoratu i po przejściu na tą stronę z administracyjnej w akademicką, jeżeli dostanie się ofertę pracy, to dostaje się od razu ofertę pracy jako profesor. I dopiero wtedy, oczywiście też po 7 latach, dostaje się tą tak zwaną tenurę, czyli ten taki moment, w którym profesor jest już niezwalnialny, że tak powiem, z pracy, bo spełniał przez 7 poszczególnych lat 3 podstawowe warunki, to znaczy miał dobre opinie studentów, cały czas badał, czyli tworzył, no i udzielał się w życiu akademickim danej uczelni, na której pracuje. I to wystarczy, żeby po 7 latach dostać tak zwaną pełną profesurę. Tutaj w zasadzie nie trzeba nic innego robić, oprócz tego, co się robi akademicko. Nie trzeba popełniać kolejnej książki, tak jak habilitanci muszą. Tak. Nie trzeba wyjeżdżać i mieć jakichś nie wiadomo jak wielkich międzynarodowych osiągnięć, co jest niezbędne w Polsce na przykład i w Europie do habilitacji. Tego już nie ma, więc jakby tytuł doktora w Stanach jest rzeczywiście tym takim finalnym, że tak powiem, naukowo tytułem. Powiedziałeś o latach. Ile lat zajęło tobie napisanie doktoratu? Od pomysłu do obrony 6. To bardzo szybko. 6 i kilka miesięcy. To bardzo szybko, bo statystyki amerykańskie mówią, że średnio od 8 do 10 lat doktoranci robią doktoraty. Ze studiami samymi w sobie 7,5 roku. Mi to zajęło. No ale to też znaczy, że wpasowałeś się w jakoś dosyć szybko kończących. No właśnie, ekspresowo to zrobiłeś. Dzisiaj możemy się już śmiać, możemy się cieszyć, możemy ci gratulować, ale domyślam się, że przez te 7 lat, czy też 6, były takie ciężkie chwile. Jakie są najtrudniejsze chwile w życiu naukowca, w życiu generalnie twórcy, człowieka, który musi nie tylko dokonać pewnych badań, ale też przelać je na papier, uzasadnić, udowodnić i przedstawić w ten sposób, aby to miało sens dla szerszego odbiorcy. No więc zacznę od tego, że są dwa takie główne, podstawowe rodzaje badań naukowych. Są badania ilościowe i badania jakościowe. Mówi się o tym, że badania ilościowe są łatwiejsze, ale za to muszą być przeprowadzane na próbie dosyć licznej, żeby być w pewnym sensie reprezentacyjnymi badaniami, żeby wyniki reprezentowały pewną znaczną grupę ludzi. Czyli z jednej strony w miarę proste, bo to wystarczy policzyć, jest to odrobina matematyki, trochę statystyki, porównuje się badania, wychodzą cyfry, jakieś tam dane i można już pisać. Natomiast ten drugi rodzaj badań, czyli badania jakościowe, wchodzi się, i to jest ten rodzaj badań, które ja robiłem, wchodzi się w nie zwykle nie bardzo wiedząc, nie mając nawet hipotez na temat tego, w którą stronę to wszystko pójdzie. Więc wchodząc w badania, wiedziałem mniej więcej, o co chcę pytać, ale nie wiedziałem, w którą stronę pójdziemy z moimi interlokutorami. I czy te osoby, które uznałem, że będą świetnymi osobami, żeby mi opowiedzieć o moim temacie, jeśli one by się kompletnie rozbiegły, to te 2 lata czy 3 lata, kolejna bardzo istotna rzecz, nie wiedziałem, czy mi się uda. To był największy stres, dlatego że ja uznałem, że... Nie wiedziałeś, czy ci się uda tak naprawdę zdobyć moich interlokutorów, czyli osoby, z którymi przeprowadzałem wywiady do doktora. To zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo to były niebanalne osoby. To byli laureaci Nagrody Nobla. Pokojowej, tak. Jak w ogóle udało ci się do nich dotrzeć? Przez kontakty osobiste, bo inaczej się nie da. Teraz już wiem, bo miałem okazję i możliwość reprezentować naszą Polonię podczas zjazdu noblistów w 2012 roku w kwietniu, który był w Chicago. I po prostu z biura burmistrza przez moją bardzo dobrą przyjaciółkę, kochaną koleżankę,
uznano, że jednak potrzebny jest ktoś, kto będzie takim łącznikiem między sztabem prezydenta Wałęsy a miastem. Bo podczas tego zjazdu noblistów zawsze są różne rzeczy dodatkowe. Tam o godzinie 9 trzeba się spotkać z przedszkolakami, o godzinie 11 licealiści, o tam 2:30 studenci, o 4 jest obiad z burmistrzem. I trzeba było mieć kogoś, kto byłby taką osobą, która łączy sztab noblisty z miastem. No i w związku z tym, że jestem Polakiem, że mówię po polsku, że jestem w jakimś sensie akademikiem, poproszono mnie, żebym był takim łącznikiem między noblistą Wałęsą a burmistrzem miasta Chicago podczas tego zjazdu. No i wtedy poznałem bardzo wielu laureatów pokojowej Nagrody Nobla i już wtedy wiedziałem, że chcę to kontynuować, że chcę, że moje badania, że w moich badaniach będę zadawał pytania laureatom pokojowej Nagrody Nobla, bo chciałem kogoś, kto moim zdaniem najlepiej na świecie jest w stanie wypowiedzieć się na temat tego i oto mój temat pracy, taki ogólny, podstawowy. To moje pierwsze pytanie badawcze. W jakiś sposób normalni, zwykli ludzie razem z innymi normalnymi, zwykłymi ludźmi robią niesamowite rzeczy. Znalazłeś odpowiedź na to pytanie? Tak. Jest ich, znaczy w ogóle badania poszły, tak jak mówię, bo jak się wchodzi w badanie, to masz pytanie i nie wiesz, w którą stronę, nie znasz odpowiedzi. Jeszcze nie. Prawda? Tak. I oczywiście one skręciły w trochę inną stronę, trochę się tam mi pozmieniały, bo podczas wywiadów, oczywiście miałem pytania, które wiedziałem, które chcę zadać obu noblistom, z którymi w końcu rozmawiałem. Drugim noblistą była Leigh McBowie, która w 2013 roku zdobyła pokojową Nagrodę Nobla za wywalczenie wolności w Liberii. To zresztą bardzo, bardzo też piękny człowiek i niezwykle skomplikowana sytuacja, którą ona razem z innymi kobietami w Liberii zmieniła po prostu diametralnie z wojny w pokój i taki bardzo przykładowy pokój w zachodniej Afryce. Natomiast chodzi o to, że jak zwykli ludzie z innymi zwykłymi ludźmi robią niezwykłe rzeczy, w sensie obalania opresyjnych systemów, czyli obalania systemów społeczno-politycznych, które dotyczą każdego człowieka w ich bezpośrednim otoczeniu. I stwierdziłem, że no owszem, mogę pytać ludzi, którzy wyleczyli się z alkoholizmu. Mogę pytać ludzi, którzy, nie wiem, doprowadzili do tego, że jakaś tam przestrzeń Chicago z bardzo biednej przeradza się w bardzo ambitną, w bardzo ciekawą, że jakaś szkoła na przykład z upadającej nagle staje się wiodącą. Takie rzeczy mnie interesowały, ale pomyślałem sobie, że jak już pytamy o tą zwyczajność, o bycie niezwykłym, zwykłych ludzi, to spytajmy ludzi, którzy zostali za to, co zrobili, docenieni przez cały świat ogromną, najbardziej prestiżową nagrodą. No i podczas tego zjazdu noblistów w 2012 roku rozmawiałem z, podejrzewam, większością żyjących ludzi, którzy spełniali moje warunki, to znaczy wychowywania się i dorastania w warunkach opresyjnych systemów społeczno-politycznych, tudzież doświadczywszy działania systemów opresyjnych podczas swojego życia, bo tutaj nie każdy noblista pokojowy się by wpasowywał w to, prawda? Bo są nobliści, którzy, takie na przykład Frederick William de Klerk, czy Jimmy Carter, czy nawet prezydent Obama, oni z całym szacunkiem no, nie spełnialiby moich kryteriów badawczych, bo ja potrzebowałem kogoś, kto cierpiał. Bezpośrednio, z powodu bezpośredniego, negatywnego wpływu opresyjnego, politycznego i społecznego systemu na ich bezpośrednią rzeczywistość. I są pewni nobliści, którzy tego nie przeżyli. Ale akurat zarówno Wałęsa, jak i Leigh McBowie, jak i Shirin Ebadi, czy Tawa Kolkarman, czy jeszcze kilku innych noblistów, przeżyło. I tych właśnie ludzi chciałem zapytać. No i teraz Malala oczywiście, prawda, tak. Nowa noblistka, ale to co ich wszystkich łączy? Czy jest jakiś wspólny mianownik, który łączy noblistów pokojowych? Oprócz tego, że dostali pokojową Nagrodę Nobla, to nie wiem, bo nie mogę wyników swoich badań nie mogę podnieść i jak parasol i pod ten parasol wstawić wszystkich noblistów. Jak rozmawiałeś z nimi, czasami jak rozmawia się z człowiekiem, albo jak rozmawia się z ludźmi, to wyczuwa się pewne podobieństwa. Podobieństwa czy stylu bycia, czy stylu mówienia, czy zachowań, czy formułowania myśli, czy formułowania celów. Czy było coś takiego w tych ludziach, co miałeś wrażenie, że oni
pod jakimiś względami są podobne. Tak. Jedną rzeczą, w której każdy z nich jest podobny, to fakt, że wszyscy wiedzą, każdy z nich osobno i wszyscy razem, że są ikonami. Że to, co mówią lub to, co robią, ma znaczenie nie tylko dla nich samych i dla ich otoczenia, ale także dla całego świata. I jedni potrafią to wykorzystać, stale reprezentując swoje społeczności, z których się wywodzą, a inni moim zdaniem nie do końca. Ale nie chcę tutaj... Nie rozmawiałem w szczegóły, z nikim, tak. z żadnym z nich nie rozmawiałem na tyle długo, żeby móc dać sobie prawo do wyrobienia sobie opinii na temat każdego z nich. Natomiast rozmawiałem z dziewięciorgiem w summa summarum. Mówię, rozmawiałem, to znaczy spędziłem z nimi co najmniej 4, może 5 minut sam na sam, próbując im przedstawić swoje pomysły badawcze, swoje pytanie, jakby nakreślić im, o co bym chciał ich zapytać. No i sporo z nich dało mi swoją wizytówkę, pokontaktowało mnie ze swoimi ludźmi, ale potem to pourywali. Większość pourywała w momencie, jak dostali autentyczne pytania, które tak siedząc, jak siedzę teraz z tobą, oczywiście w zupełnie innych warunkach, planowałem im zadać, bo bardzo dużo z nich właśnie pytało o ich traumę, o ich przeżycia, o ich koszmary, o ich rodziny, o tym, co ich boli, co ich bolało, jaki wpływ na ich decyzje miał fakt, że byli źli, że byli wściekli, w co wierzą. Ci ludzie nie są przyzwyczajeni do tego rodzaju pytań. Oni są zwykle przyzwyczajeni do pytań, co ja mam zrobić, jak ja mam to teraz poprowadzić, bo mam swoją walkę. Oni są przyzwyczajeni do tego, że są doradcami, a nie, że sięgają w siebie i usiłują sobie przypomnieć, jak to było, kiedy cierpieli głód albo kiedy ganiali boso w wieku 6 lat zamiast w szkole, to pasąc, nie wiem, krowy, bo taka była potrzeba, prawda? Czy nie mogąc iść do koledżu, bo właśnie został zbombardowany, prawda? A tytuł twojego doktoratu to jak ci liderzy, ci dzisiejsi liderzy światowi przekraczali te granice, przekraczali granice własnych możliwości. Mhm. Jak myślisz, co nas, ludzi, najbardziej ogranicza w realizowaniu celów? Po rozmowach z tymi ludźmi, bo zobacz, okazuje się, że można latać boso po własnej wiosce, a potem być przywódcą czy liderem kraju, albo generalnie inicjować rewolucję, albo ewolucję. Jednym z takich bardzo ważnych, moim zdaniem, rzeczy, które będę musiał dalej badać, bo to jeszcze nie jest, moim zdaniem, narysowane na tyle jasno, żeby to można było uznać za ważne odkrycie naukowe, powiedzmy tak, ale ważnym moim zdaniem jest to, żeby chołubić w sobie bycie przeciw. Tylko nie emanować bycia przeciw swoją złością i toksycznością, tylko wiarą w to, że można coś z tym zrobić i przekuć to na coś twórczego. Jednym z ważnych rzeczy, którą znalazłem, to jest to, i oboje nobliści, z którymi rozmawiałem, potwierdzili to, znaczy nie potwierdzili, tylko wyszło to z rozmowy z nami. Ja podchwyciłem to podczas naszej rozmowy. Oboje powiedzieli, że wchodząc do walki, byli strasznie źli i byli wściekli. Tylko fakt, że czuli się, że reprezentują poprzednie pokolenia wykrwawione II wojną światową, albo swoją matkę czy koleżankę zgwałconą przez żołnierza w buszu w Liberii, nie dajemy sobie prawa, żeby być tacy jak oni. Czyli jesteśmy zaszczepieni tym takim genem wolności, o którym mówi prezydent Wałęsa, ale ten gen wolności jest podszyty wręcz religijną i świętą potrzebą nieczynienia drugiemu tego, co nam jest niemiłe. I można to oczywiście, jest to bardzo silny aspekt, bo religia, znaczy wiara, nie tyle religia, co wiara jest niezwykle istotnym elementem dochodzenia do zmian pokojowo. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że samo poczucie, że niedługo będzie lepiej dla nas wszystkich, staje się, jeżeli ja w to wierzę, to jest to też religia. To jest też pewna świętość, do której dążymy, bo wiara i religia różnią się między sobą, znaczy są praktycznie tym samym, ale różnią się w tym, że
religia instytucjonalizuje wiarę, natomiast wiara może być czymkolwiek, co tylko chcemy. Czyli reasumując naszą rozmowę, wiara czyni cuda. Wiara czyni cuda, to jest bardzo łatwe powiedzenie, ale właśnie wiara, niekoniecznie religia. Wiara, że się uda, to jest coś, co napędza ludzi do czynienia dobra i zmieniania swoich rzeczywistości. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłeś chwilę czasu, jakże wciąż napiętym własnym grafiku. Dziękuję także, że podzieliłeś się z nami tym, co sam przeżywałeś, tymi rozterkami ostatnich lat, które doprowadziły Cię właśnie do tego, że obroniłeś kilka dni temu doktorat. Bardzo serdecznie Ci tego gratuluję z całego serca. Ja też dziękuję za zaproszenie, no to miłe. I wiem, że to jest tak naprawdę dopiero początek Twojej wielkiej kariery. Znam Twoje możliwości i wiem, że wiele jeszcze jest przed Tobą, o czym Państwa oczywiście będziemy na bieżąco informować. A dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Rozmawiałam z Wojtkiem Włochem i myślę, że mogę już to powiedzieć, doktorem Wojtkiem Włochem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Małgosiu, dziękuję Państwu.